Dobra, szybciutkie Z2 miało być. Herald's Ride się zaczyna. Pierwszy questik zrobiliśmy chwilkę temu. Możecie sobie zobaczyć filmik wcześniej. Czyli Mysterious Visitor from Huixla. A teraz zaczniemy sobie Hero Raita. Żeby tak były oddzielnie. Wcześniej za długi odcinek wyszedł, jak zrobiliśmy wszystkie trzy. To teraz sobie zrobimy oddzielnie. Trzeci nawet byśmy nie mogli zrobić, żeby wszystko było w jednym odcinku, bo będzie dopiero odblokowany z 10 dni. Słychać mnie? Słychać mnie? Słychać. Dobra, to co? Lecimy. Hopla. Klikamy J i zobaczmy sobie Navigate'a dajmy. Pokazuje, żebyśmy poszli tutaj. Najszybszą opcją będzie teleportowanie się do właśnie tych punktów reputacji. Ale nie będziemy mogli dalej questa zrobić. Znaczy, nie będziemy mogli misji reputacji, bo będziemy musieli wszystkie trzy questy zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej zaczniemy tą trzecią reputację. Questy z trzeciej reputacji. Też dwa pierwsze akty, a trzecie akty zostaną na później. Ale to zobaczymy. Jest tu nasz Huni i Trinidad, koleżka. Jego jeszcze nie Huni, kojarzę. what were you thinking, going out by yourself? Don't Patrzcie you myśleliście. know how dangerous it is? Puścił sami na zewnątrz. Nie wiecie, jak to jest niebezpieczne? Toba nam pomógł. Zobaczyliśmy dziwnych nieznajomych, którzy nam Kind pomogli strangers? What made you so sure they were so kind, huh? Oh, skąd I suppose they wiedzieć, had że kind będą mieli? stranger written on their foreheads? Yeah, actually, they did. Don't talk back to me. The Mountain King problem still hasn't been solved. What would I do if I lost you Może too? jakiś problem z No tym dinner for you tonight. Sol, czy nie został rozwiązany problem z królem gór? Co by się stało, jakbym was stracił? Nie ma obiadu na kolację. No dinner for... co? No dinner for you tonight. Nie ma obiadu na dzisiejszy wieczór. Siemanko, Huni. To oni, to oni, to oni ci nieznajomi. Oni nam pomogli. Obiecaliśmy, żeby przyszli do nas, nie? Powiedzieliśmy, żeby przyszli. I'm Trinidad. Apparently you helped my daughter today, so if there's anything you need, just ask. As an elder of the Scions of the Canopy, I've got some influence around here. Starsi Scions of Canopy. As, jako starszy Scions of Canopy, mam tutaj troszeczkę władzy. Now, I trust that you're sensible people who know better than to take okay. advantage. 1 million more. Co ja powiedziałem? At least on powiedział, you're a pytajcie, co straight chcecie. Shooter. Pytam was, my odpowiedzieliśmy. Of course, oczywiście, pytamy. Wszystko, co chcemy zapytać, to jest milion mory. Dawaj nam kasiorę. Oni nie są taki żarcik niby. Niby żarcik, ale ciekawe, nie jestem ciekaw, jaka była druga odpowiedź. Nie są złymi ludźmi, jeździ razem z Kiniczem. Kinich? I heard that two mysterious travelers from afar showed up at the Stadium of the Sacred Flame. Słyszałem o tym, Are że they dwóch mistycznych you? Podróżników pokazali się na stadionie of Sacred Flame. Czy to wy? Jasne. I do apologize. Przepraszam. A lot's been going on in our tribe lately, and I Wiele się suppose zdarzyło the pressure must be getting to me. I can't believe tak. I'm so rude to you. Nie mogę wierzyć. I feel nie ashamed. Mogę, nie mogę wierzyć, że byłem taki okropny dla was. Start over? Wstydzę się. If I've got off the wrong foot, can we start over? Możemy zacząć od początku. Oh, now we're talking. Seriously? Oh, just arrived, I take it, and it would be my honor to give you a hero's welcome tonight. Dopiero przyjechaliście, co? To był mój byłby honor, żeby was tutaj ugościć. Now. That's quite an about Save the VIP treatment. If you need a favor, let's start. My dear travel. Go inside now, Huni. Dad's got some important business to discuss. Idź do środka, Huni. Mamy coś tutaj do okay. obgadania. Look after Miss Traveler and Miss Paimon. Dobra, dobra. Well, we'll ja lecę, you out. Ale well, ty się nimi zaopiekuj. Są specjalnymi gościami. Okej. Okay. Słyszeliśmy o tym, co tu się wydarzyło, ale nie obiecujemy, że pomożemy. This is a matter dobra, for będziemy many próbować. Years. Będziemy próbować, Our co nie? tribe has celebrated the Turnfire Night. It is a traditional Nasza ceremony among the Scions of the Canopy, in which we remember our ancestors.
Burkina, która and his companion Kondamato, the Mountain King. Ich koleżków Kondamato, the Mountain King, czyli Burkina i Kondamato. Burkina was a hero who bore the ancient name Malipo. Burkina and Kondamato was a powerful Yumkasaur warrior. Together, they fought against the abyss. A Kondamato był mocnym Yumkazaurem wariorem. Yumkazaur. To są te niebie... A te, co nie? Saurion. I walczyli razem przeciwkasowi. Byli zwycięzcami, ale za jaką cenę? Burkina opłacił to swoim życiem. Mountain King, czyli ten Saurion, uciekł. Ale był zakażony tą energią Abyssa. Normally, do tego dnia, never... cały czas jest za... For this unreality long lifespan i jest w hibernacji do dnia dzisiejszego, co? Normalnie Yumkazaury nigdy nie żyją więcej niż 100 lat. Jest to prawdopodobne, że Abyssal Moc jest odpowiedzialna za jego długowieczność. Co ona nadal żyje? The Mountain King is a living symbol of our glory, but even this glory comes at a price. The abyssal power inside him is highly sensitive, and when it is disturbed, he awakens and flies into a blind rage, attacking anything that moves. He awakens and flies into blind rage, attacking anything that moves. Jeśli się, tak wiecie, energia pali w nim, czy tak wiecie, bulgocze można by powiedzieć, się budzi i atakuje wszystko w koło, co nie? Besides the ceremony, another important part of Turnfire Night each year is cleansing the abyssal power inside the Mountain King, so that he will remain sound asleep. Z tego Mountain Kinga i zdal will remain sound asleep. Dzięki czemu będzie mógł sobie dalej spokojnie spać. However, abyss-related incidents have been on the rise in that land lately, as I'm sure only 5 months have passed since the last Turnfire Night. He's already shown signs of instability. Wydarzenia Turnfire Night, więc już zaczyna pokazywać swoją niestabilność i się znowu obudzi. He has. We managed to contain the situation by performing a makeshift ceremony right away, but it was a close call. Ceremonii right away, czyli już będziemy robić ceremonię. I... bo może also, się he attacked and wounded my companion Nana during the ceremony. She became contaminated by the abyss as a result, and podczas ceremonii she became contaminated by abyss at the result, czyli została zakażona jego koleżanka. She, on powiedział. Energią abyssa, dlatego że została zaatakowana przez wybudzonego Mountain Kinga. Okej. Yes, and Nana wasn't the anyway. Right now, we're preparing for an exceptional Turnfire Night ceremony. Teraz przygotowujemy tę ceremonię. We need to find a suitable flame bearer. From what I've heard about your adventures, I believe you would be perfect for the role. Pasującą osobę, która będzie mogła utrzymać ten ogień. A z tego, co słyszałem o twoich przygodach, zapewne będziesz pasował do tej roli. Nie masz takiego, koleżki, plus, który he's a bona fide hero who inherited the Malipo name. Oczywiście jest tutaj jeden koleżka, który przejął Malipo name'a. Oh, you mean Knieć? Mówisz o Knieciu? Yes, he's the tak one. Jest. A hero worth his weight in gold. And unfortunately for us, he's all too aware of ale that. Na nas. No prizes for guessing what he said when I asked him to host the Turnfire Night outside of the annual schedule. When I asked him to host a Turnfire Night outside the... An exceptional ceremony? Oh, I'll have to charge an exceptional prize. I swear, Noah, I'm not the one to usually talk about people behind their backs. But I'm convinced the Wyab got hit on the head and took a wrong turn the day it chose to give that ancient name to him. I mean, have you ever heard of a hero whose mantra is, what's your asking price? Słyszałeś o herosie, który mantra mówi, what's your asking price? Jaka jest twoja cena? Oh, and don't get me started on that insufferable ahau he hangs around with. Thinks he's God's gift to mankind. Yeah, Paimon has to agree on that.
Anyway, the fact is, the ceremony can just as easily be done without him, as long as we can find someone else. No jednak and besides, nie pomoże, you two seem like much better candidates. So, mówi, że nie możemy zakończyć ceremonii, jeśli nie znajdziemy kogoś, kto będzie mógł utrzymać ten ogień. Więc co sądzicie? Co sądzicie? Dacie radę? Czemu nie mogę zagadać? Może zagadam z Kiniczem, może on by przekonał go? Albo czy co? To po prostu powiedz mi, co potrzebuję teraz. Zobaczmy, co powiem, jakbyśmy Kinicza zawołali. Odszedł kilka dni przed ceremonią. Nie możemy tracić czasu negocjując z nim. I'd better prefer if you would consider taking his place. Czyli lepiej byłoby, jakbyś ty zajął jego miejsce. Jak nie ma wyboru, no trudno. Huni was right. Come with me to the other side. I co? Zaczynamy. Hero's Ride. Questing started. Czyli my wejdziemy w rolę Kinicia, co? W międzyczasie ukrytej jaskini. Jest i Kinic, jest i Ajef. Jest ten koleżka w okularach. Who dares insult the great? Kto obraża wielkiego Ajawa za plecami? Oh, great Kahul Ahau. Kichnął sobie, bo ktoś o nim myślał. Shut your filthy mouth, worm of the abyss. Your putrid words defile the air we breathe. You make the almighty dragon lord, Kahul Ahau, sick to the stomach. Speaking as a member of the Abyss Order, that's music to my ears. Exactly the kind of reaction we're... Never have we heard such brazen bluster. Okay, well, that I am at a loss to explain. How do I manage to stay so chirpy and cheerful? But I digress. Mr. Kinich, I admit it, you, sir, are a legendary hunter. Still, the only reason you caught me is that I was reluctant to run away. Przychodzili, załóżmy, zobaczyli podejrzany człowieczka, który wypytuje wszystkich dzieci, który... Wiecie, 50 lat człowieczek, 40 lat, dzieciaczków 10-letnich sobie podchodził, zagaduje, tu cukieraczka, tu cukieraczka. Takim stylu pomyślał może Kinic. Ale jesteś wielkim łowcą, jaki powód mógłby być, że mnie zapałeś? You see, I'm very interested in the lore of your tribe. Jestem bardzo zainteresowany lore, historią tej osady. Kay? Is that it? Kay? Aren't you intrigued to know what it is about you guys that prompted a visit from the Abyss? Kay. Intrigued to know what it's about you guys that prompted a visit from the Abyss? Nie chcecie wiedzieć, co się kryje za... It's the extreme sports! The other day, I narrowly avoided getting hit by a very brave soul. Look, I even did a painting inspired by the bravery and freedom of... You scum-sucking swine! I swear, if you ten go bungee jumping, wrzeszczy, it'll co? Be without a rope! If you go to bungee? Polecisz na bungee, ale bez liny, co? Head first off the tallest cliff! Z największej, najwyższej góry. And nowhere left to run! You say that, but I've heard that the most important thing in human relationships is to respect each other's boundaries. Or... you could tell me what it is you're really after. Albo możesz mi powiedzieć, za czym stoisz. And then I'll name my price. A później... I'll name my... nazwę moją cenę. Powiem moją cenę. Ciekawe, o czym oni chcą. Czego oni chcą. Mamy pójść na górę. Na najwyższy klif. Może tam będą go zrzucali na bungee bez liny. To co, powinniśmy zapewne... A, 190 metrów na górę. A jakbym tak wziął? Tylko nie ma tutaj tej energii, żebym sobie stworzył schodki. A nie, są. Ojojoj, pyrokulus. Dobra, zbieramy go. Tu moglibyśmy na górę pójść, ale jest gdzieś tu jakiś teleporcik. Tam za różkiem co jest? No niby mogliśmy tu się tepnąć, by było najszybciej, ale spróbuję teraz wejść. Może gdzieś tu będzie. Wyżej, teleporcik nie ma.
No to nic, chodźmy tędy. Pójdziemy tutaj do środka. Zaraz zobaczymy, czy tędy przejdziemy dalej. Pyrokuluski, zgarnięte. Nie, widzimy, że tutaj tędy nie przejdziemy, bo tu jest jakaś jaskinia po prostu. A my musimy pójść... A nie, dobrze. Czy dobrze? Może i dobrze. Tu jest nasza energia, moglibyśmy strzelić tu. Okej, okay, niższe kamyczki. Weźmy sobie tak. Ale nie chcemy. Ale damage, co? Baby Saurionek, co? Czy dobrze idziemy? Chyba niedobrze, bym powiedział. Ale może. Zaraz się przekonamy. Energię byśmy sobie aktywowali. Kwiatuszki. Pokazuje, że mamy wyjść wyżej, ale tędy nie przejdziemy. Chodźmy tędy. Energii ogników nie chcemy, na razie nie potrzebujemy. Jesteśmy tu. Potrzebujemy pójść jeszcze wyżej. Czy... Którędy tu najszybciej będzie tam wejście? Spróbuję wejść tak. O nie, 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 nie. Dobra, tak. Nie. Aj spadam. Tak. Prawie. Tak. A, wbił się. Dobra, żeby tu być, to zróbmy sobie skrócik. Dobra, mogłem się po prostu teleportować do mojego punktu, który był tutaj. I to jest najwyższy punkt na tej okolicy. Ale sobie od razu teleport odblokowałem. Okej, okay, może być tak jak jest. Bang. Uciekamy. No i co? Gdzie tu musimy pójść? A tu coś jest, te kwiatki jakieś. Co to za kwiatki? A, ogniste kwiatki. Polają wszystko. Bang. Dawaj go. Gryzę się. No, możemy ich zabić. Ajajaj, zapomniałem. Oj, jeszcze wpadłem do wody. Dobra, cię wpadę. Skrzyneczkę możemy zgarnąć od razu. Musimy tutaj pójść, co nie? 40 metrów przed nami. Mógłbym się przemienić w tego Saurion, ale nie chcę. Dobra, jesteśmy na miejscu. The abyss contamination is back. No surprises there. No doubt that explains the Mountain King's recent activity. Nic takiego, wiecie. Nic zaskakującego, że jest nasz Mountain King. See those torches over there? Those are the Sacred Flame offshoots that we requested from the Stadium of the Sacred Flame. They contain the power of the Pyro Archon. Które były wymagane na stadionie of Sacred Flame, zawierają moc Pyro. Are you saying that the Sacred Flame and the Turnfire are the same thing? Czy ty nie mówisz, że Sacred Flame and Turnfire to nie jest, to jest ta sama rzecz? For ceremonial purposes, at least, sending someone to the Night Kingdom to retrieve the legendary Turnfire isn't exactly an option. More to the point, Sacred though, the Sacred Flame is able to burn away abyssal filth, so that's why we use it in the ceremony. Więc dlatego ją używamy w ciągu ceremonii. Dobra. So basically, we just need to clean up the filth with the Sacred Flame. Więc co? Jest Sacred Flame, a żeby zrobić właśnie ten fire, to musimy po prostu wyczyścić. Well, that's one part of it, yes, but the complete ceremony is a bit more complex. First, the flame bearer must collect a kindling of the sacred flame from the starting point
then use a grappling hook to fly up into the sky and light each of the sacred flame pillars. Co to musi zrobić? Co to musi zrobić? Kindling musi skolekcjonować Sacred Flame'y, te takie ogniki, co leżą na mapie, co energię się zbiera. Od samego początku, łapiąc grappling hook to fly, czyli musimy zapewne Saurionem być zielonym i sobie po prostu latać po niebie, zbierać te różne Sacred Flame pilary. Więc będziemy mieli takiego jakby roadta, będziemy zrobić sobie, zbierać sobie Sacred Flame'y. Well, don't worry. It's not a requirement of the ceremony. You're allowed to touch the ground. The only thing you're not allowed to do is turn back. Możecie z ziemi sobie zbierać. Okej. Okay. Jedyną rzecz, którą nie możecie zrobić, to cofnąć się do tyłu, keep cały czas do przodu. Keep you can't skip a pillar and come back cały czas do przodu. Well, jeśli if you're not careful, możecie zostać spaleni. Oh no, don't worry. Today is just... Are you ready? Czy jesteście gotowi? Jasne. Dawaj, koleżko. I mówi interact with elite Brazil to update Sacred Flame Protection. Collect and throw flame grandes. Czyli te ogniki muszę skolekcjonować i strzelać nimi, dobra. Zamienimy się w Sauriona. Obtain kindling, czyli... Let's use this kindling to complete our mission. Pierwszą rzecz już zebraliśmy, co nie? Załóżmy strzelkę tutaj. A jakbym strzelił w to? O, w takim stylu, co? Dobra. Musimy 6 takich zdobyć. Tu mamy jakieś kwiatuszki. Dajemy tu. Tutaj już... Okej, mamy drugi ognik przed nami. Możemy się cofać, ale nie aż tak bardzo, dobra. Strzelić. O, energię mamy, strzelamy, rozwalamy naszym ogniem. Zbieramy energię 3 na 6 ogarnięte. Możemy zebrać od razu, byśmy zastrzelili tamto. Poczekam tutaj, niech się zrespi kolejne. I rozwalę kolejne. Dobra, chodźmy tak. Zobaczmy. Oooo! Saurionki, te. Ale a tutaj się pojawił znowu ten ognik. Najszybszą drogą właśnie będzie wzięcie sobie tak i zastrzelenie ich. Wzięcie sobie tak i zastrzelenie ich. Wzięcie sobie tak, zastrzelenie. Dobra, w takim stylu to musimy sobie brać. Wezmę sobie, zniszczę tutaj z tyłu, co jest. Raczej tego nie trzeba, ale zniszczyłem. Okej. Okay. Chodźmy tak. Tak, mamy kolejny, 5 na 6, Heroes Right. I 6 jest tutaj gdzieś przed nami. O, tutaj. That should be all the braziers. Let's regroup with Trinidad. Wygląda, że wszystko ogarnięte. Chodźmy, spotkajmy się z Trinidadem. Czy jest tutaj obok? Fajnie. Tutaj mamy Pyrokulusa, możemy go zebrać za chwileczkę, ale to za chwileczkę. Dobra, zagadajmy sobie najpierw z nim. Tutaj dużo rudy leży. Muszę sobie oznaczyć. You have outperformed all of the other previous candidates. Wiedziałem, że miałem rację. Jesteście dobrymi kandydatami. An ancient name for outstanding flame bearers, I'm sure the Wyab would consider. Yeah. Still a few days left on the ceremony. Probably get back for the and I should probably get back so I can inform the chief and the other elders that I have found the flame bearer we need. I muszę poinformować swojego szefa osady, że znaleźliśmy godnych kandydatów do noszenia ognia. Some of them are still hope still. Just for Paimon's own peace of mind, are you sure it's not going to be a problem having outlanders take on such an important role in your ceremony? See that place over there? There was a time, long before the age of Burkina, long before age of Burkina and the Mountain King, when the Saints of Konoha called that our home. After a period of upheaval, our ancestors were forced to move away. Now, it has become a place where our youths go to develop courage and kindle a spirit of adventure. Where the youngs go to develop courage and kindle of spirit. If we fail to keep the threat posed by the Mountain King at bay, to answer your question,
I think everyone will agree that you are the right choice. Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, sądzę, że wszyscy będą zgodni. Fair enough. I'll need you to drop by my place at some point. Okay, see you. You have my gratitude. I będzie spoko, co? We've helped out with a lot of other local festivals before, but this one feels a little different. Anyway, let's take a break before heading back to Trinidad's place. Odpocznijmy troszeczkę i poczekajmy na naszego Trinidada. O, Kinich, podsłuchuję. AS dropping, czy jak to się mówi? Co tu się dzieje? Quest complete, Hero's Ride. Szybciutki quest, jak mówiłem. Pierwsze dwa akty to lecą jak marzenie. Trzeci akt to jest dosyć cięższy. Tak jak widzicie, dwa pierwsze akty zrobione. Questika nie mogę już brać kolejnego. Jak będę sobie wziął story questy. I trzeci akt, który będziemy mogli teraz zrobić, dopiero się odblokuje za 7 dni, więc będziemy musieli zaczekać. Te 7 dni. A tutaj, na tym trzecim akcie, tutaj tak samo. Nie ma jeszcze Comic Soon, ale tak samo będę mógł zacząć sobie dwa pierwsze akty, więc... tu zrobiłem sobie pierwsze 3. Tutaj zrobiłem 2. I następne odcinki będą właśnie z tego trzeciego. Dwa razy akty. Będziemy sobie ogarniać. Tylko chcę sobie sprawdzić jeszcze na koniec, czy bym mógł już robić misję rekrutacji tutaj na tlanowych. Zaraz to sobie ogarnę. Okej. Congratulations, powiedział? Co? Serio? Za co gratuluję? Chodźmy najpierw do osady. Bo już tego questa trzeciego nie możemy robić. Zobaczę, ile mam punkcików. Ale chyba jeszcze będzie brakowało mi właśnie tej jednej misji, żebym tutaj w ogóle mógł zacząć robić punkty reputacji, tak mi się wydaje. Dwa questy zakończone. 2 na 5. Klikam 200. Klikam 400. Brakuje mi 100 punktów, więc potrzebuję sobie zrobić ten trzeci questik. Bo tutaj mógłbym zrobić już zacząć robić te questy, ale potrzebuję, wiecie, dużo jeszcze więcej progresu, zwiedzać mapkę, ale to za długo czasu mi zejdzie, więc na razie sobie to odpuszczę. Będę sobie robił punkty reputacji PvP Old Springs, żeby sobie wyższą rangę tam wbijać, a później za tydzień będziemy mogli tutaj przejść sobie do Science of Canopy. Na razie PvP Old Springs reputację będziemy robić. A do Science of Canopy, właśnie tak jak mówiłem, za tydzień sobie pójdziemy. Teraz, questik zakończony, dalej nie pójdziemy. Ja pójdę sobie, jako chcę dzisiaj zrobić, chciałem troszeczkę więcej tych questów zrobić, szybko poszły. To pójdę sobie na tą trzecią osadę. Story quest, trzecia osada. Children of Echoes i akt pierwszy sobie zacznę, akt drugi sobie zacznę i akurat trzecie akty będą czekały na nas, jak się już nam odblokują. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia na Children of Echoes punktach, questach. Cześć.